Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest dziennikarski poker środa i oczywiście pan doktor Jerzy Targalski. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj zaczniemy nietypowo. Proszę Państwa, zaczniemy od książki. Książki Wschodni Gambit, której pierwowzorem jest pan doktor Jerzy Targalski. Pan doktor, zdradzę Państwu, czytał tę książkę i bardzo proszę ogólnie o swoich wrażeniach, panie doktorze. Tylko powiem Państwu, że jest to moja pierwsza powieść beletrystyczna, szpiegowski political fiction. No cóż, mówiąc ogólnie, to dwie zasadnicze uwagi. Po pierwsze, za mało trupów. Książka jest za mało krwiożercza. Natomiast czyta się bardzo dobrze i myślę, że ten rodzaj publicystyki, tak to nazwijmy, jest o wiele bardziej skuteczny niż wypisywanie sążnistych artykułów na temat infiltracji w polityce, dezinformacji i rozmaitych operacji. To po prostu nie daje takich rezultatów jak książka, gdzie mamy normalną narrację, akcję, coś się dzieje. Bohaterzy oczywiście nie są dosłownymi odzwierciedleniami ludzi, którzy w rzeczywistości działają, ale można się domyśleć, jakie elementy rzeczywistości zostały wykorzystane. Ja powiem Państwu tylko tyle, że pan doktor jako jeden, właściwie jedyny z tych, co do tej pory przeczytali książkę, rozpoznał bezbłędnie niektóre postacie, w sumie które są kluczowymi postaciami tej książki. Pan doktor Nielsen, czyli pan doktor pan profesor Stefan Nielsen, czyli pan doktor Jerzy Targalski, pierwowzór mojej książki. Można książkę kupić, proszę Państwa, w sklepie Gazety Polskiej. Można kupić poprzez stronę, poprzez adres mailowy Wschodni Gambit, razem pisane @gmail.com. A teraz przechodzimy, proszę Państwa, już do bieżącej sytuacji. Do tego, co się dzieje w polityce, mamy Narodowy Program Szczepień. No właśnie, i co pan sądzi, panie doktorze? Czy pan słuchał komunikatów płynących w związku ze szczepieniami? Tak, słuchałem i uważam, że to się źle skończy. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego wycofano z użytku w walce z COVID-em amatadynę. Nie wycofano, to jest nieprawda, nie wycofano. Nie wycofano. W dalszym ciągu jej brakuje w aptekach, ale nie wycofano. Jest w dalszym ciągu. To jest fake news. No dobrze. Niedzielski miał ją ograniczyć do chorób neurologicznych, więc moja wiedza jest na tym poziomie, że jest ograniczana dla chorych neurologicznych. Tymczasem okazuje się, że był taki doktor z Podlasia, który pierwszy na ten temat mówił. Z Przemyśla, dokładnie z Przemyśla. Pan doktor z Przemyśla, minister Marcin Warchoł brał ten lek, mówił, że jest bardzo skuteczny, tylko nie tylko on. Ten lek w dalszym ciągu jest dostępny, ale tak jak okazało się, że jest skuteczny, no to ludzie zaczęli po to sięgać. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, panie doktorze, w związku ze szczepieniami, bo jak można przeczytać na stronie Kancelarii Premiera, o proszę bardzo, widzimy to teraz, że zostanie wprowadzona również kwota kompensacyjna. Słyszał pan o tym, czy nie? Nie. To jest kwota wypłacana tym osobom, które będą wskazywały, których zostaną wykryte negatywne skutki szczepień. To jest troszeczkę opieranie się na modelu między innymi francuskim, gdzie po prostu mówiąc wprost, będą wypłacane, państwo będzie wypłacało odszkodowania. Czy to jest dobry ruch, pana zdaniem? To oczywiście słyszałem, tylko pod normalną nazwą, czyli odszkodowania za skutki uboczne. A jak ktoś mówi kwota kompensacyjna, to nie wiadomo, o co chodzi. Problem polega na tym, że każde szczepienie powoduje jakąś liczbę skutków ubocznych, tak? Bo jest to kwestia absolutnie osobnicza i są ludzie, którzy są bardziej wrażliwi akurat na taki czy inną szczepionkę. Więc problem nie polega na tym, że są skutki uboczne, tylko na skali skutków ubocznych. I tego, co ja się obawiam, to to, że ta skala skutków ubocznych będzie ogromna i nie tylko ja, bo okazuje się, że lekarze nie śpieszą się, żeby się szczepić, tak?
A jeżeli lekarze się nie chcą szczepić, no to znaczy, że normalny obywatel powinien się mocno zastanowić nad tym posunięciem. Co więcej, szczepienia w Wielkiej Brytanii zaczęły się od staruszków. No to ja rozumiem, że jeżeli ten eksperyment spowoduje większą umieralność staruszków, no to się tam tamtejszy ZUS pozbędzie kłopotu, tak? A ja myślę, panie doktorze, że mniej szkody będzie ze szczepień niż z COVID-u. No, teraz mamy kolejne osoby, kolejne zgony, kolejne osoby, które bardzo ciężko przechodzą COVID. Ja znam osobiście osoby, które mają bardzo uszkodzone płuca, więc szczepionka będzie skutecznym, miejmy nadzieję, będzie skutecznym skuteczną zaporą, żeby powstrzymać wirus. No tak, ale to są nasze nadzieje. My natomiast nie mamy pewności, ponieważ okres przygotowania szczepionki był bardzo krótki i w tej chwili trudno powiedzieć, jakie będą końcowe efekty tej szczepionki. Tak? Wypada mieć nadzieję, że wszyscy sobie zdają sprawę, którzy pracowali nad tą szczepionką, że tutaj jest w grę wchodzi po prostu nie tyle, nawet nie zdrowie, ale wręcz życie ludzkie. Ludzie rzeczywiście różnie przechodzą szczepionki. Państwo się na pewno szczepili na grypę. Ja też dwukrotnie w swoim życiu. Pierwszy raz przeszłam to bardzo ciężko. Drugi raz w tym roku zupełnie bezobjawowo. Więc będziemy komentować, będziemy obserwować i patrzeć to, co się dzieje za granicą, jeżeli chodzi o szczepionki. Następny temat, panie doktorze. No właśnie, mamy prezydenta nowego Stanów Zjednoczonych, prawda? Nie, nikogo nie mamy. Przecież rada elektorów wybrała, panie doktorze. Nie, spokojnie. A właśnie Sąd Najwyższy stanu Wisconsin stwierdził, że doszło do sfałszowania wyborów. Więc to nie jest takie proste. Poza tym, zgodnie z dyrektywą prezydenta z 2018 roku o tym, że 45 dni po wyborach wywiad, to się nazywa tam Narodowa Służba bodajże wywiadu, ma stwierdzić, czy doszło do interwencji zewnętrznych. Jeżeli wywiad w swoim raporcie, który powinien być opublikowany za kilka dni, stwierdzi, że te ingerencje z zewnątrz były na dużą skalę, no to wybory będą nieważne. Więc ja bym się nie spieszył, tylko spokojnie czekał, bo Trump to nie jest ciepłe kluski, to nie jest polityk polski, który natychmiast się poddaje, jak ktoś tupnie albo chrząknie. On będzie walczył do końca i wykorzysta wszelkie możliwości, które daje mu amerykańskie prawo. Także sprawy się jeszcze toczą. Jak mówię, pierwszy jest wynik w postaci wyroku sądu Wisconsin, czyli jednym z tych czterech stanów kwestionowanych, Wisconsin, Michigan, Georgia i Pensylwania. Jeszcze nie ma rozstrzygnięcia i dlatego ci wszyscy... I będziemy czekać 45 dni, czyli do początku stycznia? Nie. Będziemy jeszcze czekać? No, tak, do 6 stycznia czekamy, ale chciałem powiedzieć, że ci wszyscy, którzy tuplują na prezydenta naszego, że nie... Pogratulował Bidenowi. Tak, że pogratulował Bidenowi, to nie mają racji, dlatego że tak naprawdę nie wiemy, co dalej się stanie. Wszystko jest w tej chwili w dalszym ciągu w zawieszeniu. Panie doktorze, wczoraj w Polskim Radiu, Polskim Radiu 24 zapytałam goszczących polityków ministra, marszałka seniora Antoniego Macierewicza, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, o stan wojenny, bo obchodzimy 39. rocznicę stanu wojennego, o 50. rocznicę wydarzeń na Wybrzeżu, przypomnijmy masakra robotników na Wybrzeżu. Czy wojskowi, którzy brali w tym udział, nie oczywiście fizycznie, którzy byli za to za odpowiedzialni, powinni zostać zdegradowani. Część już z nich nie żyje. Odpowiedź była, że tak, że powinni zostać. Większość Polaków, którzy czuje się patriotami, uważa, że powinna nastąpić degradacja, ale chciałam zapytać, panie doktorze, czy pana zdaniem jest w ogóle szansa na to, żeby odebrać stopnie, wysokie stopnie wojskowe? A co za tym idzie? To jest też bardzo ważne. To się wiąże również z pieniędzmi, bo to jest obniżenie również emerytur. Wie pani, no to co powinno być, a to co jest, to są dwie różne sprawy. I moim zdaniem
rząd się nie zdecyduje na taki krok. Dlatego, że już dawno należało to zrobić. Przypominam, że ustawa degradacyjna nie została przez prezydenta podpisana. Także wtedy chodziło o członków WRON. Tak? Tutaj znaleziono wytrych, że Hermaszewski był we WRON-ie, a przecież Hermaszewski poleciał w kosmos, czyli jest dobry. Także zawsze jakiś wytrych i wytłumaczenie się znajdzie. Chodzi o to, czy jest wola. A ja tej woli nie widzę. Nie widzę woli ukarania kogokolwiek odpowiedzialnego za stan wojenny, za torturowanie i katowanie ludzi, już nie mówiąc o wsadzaniu ich do więzień. Minęło tyle lat, rząd PiS-u jest 5 lat u władzy i absolutnie nic się nie stało i nic się nie stanie. Panie doktorze, oczywiście szumu propagandowego. Panie doktorze, w ubiegłym tygodniu już wpłynął wniosek o odebranie immunitetu sędziemu Józefowi Iwulskiemu, który wydał wyrok, przypomnijmy, na 21-latka, 3 lata bezkarnego więzienia. Później go objęła tego człowieka amnestia, ale wyrok został wydany. Gazeta Wyborcza wyśmiewa kwalifikację prawną tego czynu, czyli zbrodnię komunistyczną. Już nie będziemy się pochylać nad pismem Adama Michnika, który konsekwentnie bronił generałów od samego początku powstania Gazety Wyborczej. Przypomnijmy to właśnie, on mówił o ludziach honoru, czyli o Kiszczaku i o Jaruzelskim. Natomiast to jest też, wynika, ten stan z rzeczy wynika z naszego systemu sądownictwa przecież. No, ale to był czas na reformę sądownictwa, bo o tym przypominam, że był taki moment, że sędzia Iwulski został usunięty z Sądu Najwyższego, ale ponieważ TSUE chrząknęło, to natychmiast Sejm swoją własną ustawę odwołał, przyjmując kolejną ustawę, i przypominam, że sędziowie do Sądu Najwyższego, w tym pan Iwulski, powrócili. Więc teraz już odchodzą ze względu na wiek, bo tu już jest, weszli wiek emerytalny. Ale ja chcę, żeby odeszli nie ze względu na wiek, tylko ze względu na to, kim są. Iwulski w ogóle się w Sądzie Najwyższym nie powinien znaleźć, a jeżeli się znalazł, to powinien odejść ze względu na to, co robił i jego związki ze służbami, tak? Natomiast, bo przybył funkcjonariuszem służb. Natomiast nie... Dawno, czekanie... mówi, że dawno, że jako młody człowiek był porucznikiem Wojskowej Służby Wewnętrznej. Dawno, panie doktorze. Znaczy w USW, tak? To dawno, wie pani, no to ci hitlerowcy, którzy byli sądzeni po wojnie, też dawno byli w NSDAP i w Gestapo, czy w innych formacjach. Chodzi o zasady. Czy my akceptujemy stan wojenny tych, którzy wtedy ludzi represjonowali, czy nie, czy nie akceptujemy, tak? Czy też przyjmujemy zasadę, że ubóstwa nie ruszamy, bo ubóstwo i tak odejdzie wkrótce na emeryturę. Tylko że po pierwsze jest to budowanie państwa na fałszywym fundamencie, a po drugie ubóstwo ma bardzo rozwiniętą zdolność do multiplikacji, czyli rozmnażania się. No właśnie, ta multiplikacja jest najgroźniejsza, ponieważ okazuje się, że ta multiplikacja ma odzwierciedlenie również teraz, w obecnej rzeczywistości, mimo że od masakry na Wybrzeżu grudzień 70 minęło 50 lat, a od stanu wojennego 39 lat. No właśnie, cały czas trwa walka trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB, tylko że trzecie pokolenie UB jest silniejsze i zawsze zwycięża. Ja jednak, panie doktorze, muszę przerwać. Jestem dobrej myśli, że nie zawsze zwycięża. Pokazały już ostatnie historie w ciągu ostatnich 5 lat, że się wiele rzeczy udało zrobić. Co się nie udało zrobić, to już rozmawialiśmy w dziennikarskim pokerze wielokrotnie. Nauka, bo... Ja uważam, że to, co się dzieje w dużej mierze na ulicach, w tej chwili chociażby pani Lempart i te rozhisteryzowane nastolatki, które biegają razem z nią, nie wiedząc za bardzo, o co chodzi, to jest elementarny brak wiedzy. I tak samo, jeżeli chodzi o historię, elementarny brak wiedzy. Czy myśli pan, że ministrowi Czarnkowi uda się przełamać tą złą pasę, niemoc, niechęć nauczycieli do wprowadzania historii najnowszej do szkoły? Minister Czarnek może się starać, ale problem polega na tym, że to nie wystarczy. To nie chodzi o staranie. Ja się spytam, czy mu się uda. Czy mu się uda? Myślę, że mu się nie uda. Dlaczego? Ponieważ to jest potrzebna szersza akcja, proszę panią. Na przykład skutek tego serialu
jak się nazywa tam z tymi kobietami w systemie totalitarnym, które były terroryzowane przez Kościół. Oddziaływanie takiego serialu jest o wiele silniejsze niż jakieś dekrety czy postanowienia. Tutaj chodzi o to, co się dzieje w popkulturze. Mariusz Patej pytał Julki, czy poparłyby przyłączenie Polski do Niemiec, żeby się pozbyć PiS-u, i 7 odpowiedzi na 10 było tak. Więc nienawiść wśród nastolatków rozbudzona do Kościoła i do obecnych rządów jest potężna. To nie jest wynik tylko szkoły, tylko to jest wynik po prostu tego, co się dzieje w popkulturze. Więc jeżeli na to się nie zwraca żadnej uwagi, już wiem, ten serial to się nazywał o podręcznej, wspomnienia podręcznej czy coś takiego, tak? Więc ja tego nawet nie mogłem oglądać, nie byłem w stanie, więc czy coś takiego puszczane non-stop w telewizji ma o wiele większy efekt niż jakaś lekcja historii. Panie doktorze, i właśnie tutaj się w 100% zgadzam z panem, jeżeli chodzi o edukację poprzez film, ale nie tylko przez filmy. Niesamowitą również siłę oddziaływania ma internet oraz różnego rodzaju gry. Czy te elementy powinny zostać wprowadzone do edukacji, pana zdaniem? Myślę, że tak. Natomiast problem jest taki, czy są odpowiednie siły, prawda? Bo jednak korpus nauczycielski jest mocno zlewaczały i widzieliśmy to podczas strajku nauczycieli, prawda? Jaki poziom sobą reprezentuje. Ale teraz tutaj muszę panu wejść w słowo, ponieważ powoli nasz program się kończy. Jak krowy na furakach. Teraz muszę panu wejść w słowo, ponieważ okazuje się, że już zostały uruchomione pewne procedury, pewnie będzie o nich głośno. Powinno być tak. To trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. Nauczyciele nie powinni się angażować w żaden sposób w sprawy polityczne. Powinni nauczać historii, jeżeli już powinny nauczyć wiedzy, przekazywać wiedzę dzieciom, a nie ideologię. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Ale nauczyciele zachęcają dzieci do udziału w demonstracjach ideologicznych. Takie osoby nie powinny być nauczycielami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa im gościem był pan doktor Jerzy Targalski. A ja państwa zapraszam na kolejne dziennikarskie pokery. Najbliższy już w poniedziałek zaprasza Adrian Stankowski.